mogłabyś powiedzieć, że jak jesteś sama ze sobą, to czy zastanawiasz się głębiej na przykład nad naturą rzeczywistości? Dlaczego niebo jest niebieskie, dlaczego w ogóle słońce świeci nad nami? Wiesz, jest dzień, noc, że to wszystko tak wygląda, jakby ktoś zaprojektował. Widzisz ten taki cud, wiesz, w ogóle w tym całym tutaj świecie? No, czasem tak, ale sobie myślę, no na przykład na temat praw logiki, że wiadomo, że jak coś podrzucimy, to to spadnie, nie? I że to wszystko jest takie logiczne. A jak sobie pomyślimy, że jesteśmy, dajmy, zabijamy się na wirującej planecie wokół czegoś, czego w ogóle nigdy nie widzieliśmy, to jest dla mnie... Nie wiem, jak to się dzieje w ogóle. No, a jednak przeważnie jest tak, że ludzie są podobni, nie? Tak jakby byli częścią, jakąś takim komórkami organizmu. Mówisz, ja na przykład robiąc te wywiady, po prostu poznając ludzi, zauważam, że niemal zawsze ludzie mi mówią: Jezus, to jest takie nowe, nie? Ty umiesz poznawać, nie? Co się dzieje, nie? Tak jakby ludzie byli w jakimś takim transie troszeczkę, nie? Masz takie wrażenie? Zostali zaprogramowani zewnętrznie przez dane środowisko, daną kulturę i robienie czegoś innego tak jakby jest dla nich dużym stresem. Wiesz, ja mogę to potwierdzić, bo też w wielu jakby miejscach jestem, w różnych też stanach lubię jakby przebywać. Czasami jestem pod wpływem jakiejś presji i wtedy na przykład jestem zupełnie inną osobą. Nie mogę być sobą, nie wyrażam siebie. Nie? Ale wybierając prawdziwość, zaraz szybko się, jak wiesz, uzdrawiam i wracam jakby do swojego trybu. I właśnie pytanie do ciebie, czy czujesz już, że jesteś sobą, czy właśnie czujesz, że jednak nie do końca tak wyrażasz siebie, jakbyś chciała, jak czujesz w środku? Ja w sumie nie zastanawiałam się nad tym. No. Po prostu czasami nie myślę nad tym, co robię, ale nie wiem. Łapiesz się na tym automacie takim, że jest taki, wiesz, automatyczne podejście, wiesz, wstajemy, potem coś jemy, potem gdzieś idziemy, z kimś się spotykamy, o czymś mówimy. Coś w tym stylu. Czyli jeszcze nie przychodzi taka myśl, a co jest głębiej, jakby tak coś, wiesz, nie? Nie. No, widzisz, u mnie tak już było od dziecka takie głębsze zastanawianie, dlatego wytworzyłem sobie własne środowisko i nastąpiły pewne przemiany. Wiesz, jak porównuję się, nie, do ludzi, o, widzisz, jest jakiś kolega, który widzisz, próbuje, nie wiem, czy słychać na głośniku, nie? Ale to są czasami próby zwrócenia na siebie uwagi i coś, wiesz, wchodzenia w interakcję, tylko... Jak widać, nie jest jeszcze nie tędy droga, nie? No ale wiesz, ktoś próbuje. Natomiast niż to, co ja robię gdzieś, wiesz, wywiad od razu z kamerą, z takim wszystkim, no to jest rzeczywiście pewna długa droga, którą przeszedłem, żeby uzyskać taką swobodę. Wiesz, do tego się potrzebuje przyzwyczaić układ nerwowy, poznawczy, musisz sobie dużo rzeczy zracjonalizować. No bo ja wychodzę z założenia, że po co się męczyć w ogóle z czymś, czy stresować? Przecież ja mogę robić wywiady, wiesz, i czerpać z tego frajdę, tak jak teraz, nie? I od razu jest inaczej. Także co, ostatnie... Faktycznie długa droga. No. Natomiast jak już to przeszedłem, to mogę też nauczać innych ludzi, nie? Bo to jest normalna wartość, nie? Którą możesz też wycenić pod kątem swoich umiejętności, jakie byś chciała. Jakbyś tak miała jakieś swoje umiejętności rozwijać właśnie w tych dziedzinach, o których teraz rozmawiamy, to jakie to by były? W sensie w poznawaniu ludzi, tak? Mhm. Nie wiem, może nie przejmowanie się tym, że czasami nie ze wszystkimi da się nawiązać relacje jakieś. O, widzisz, sprowokowałaś fajny temat, bo rzeczywiście są różni ludzie, różnie reagują. Niektórzy są zamknięci, niektórzy bardziej otwarci. I teraz, jeżeli chcesz poznać osoby, to najlepiej, jak to są otwarte osoby, z którymi możesz wchodzić w odpowiedni rezonans. Oczywiście, czasami są ludzie zamknięci, którzy się otwierają po jakimś czasie. Więc to wszystko zależy od wyboru, tak? Miejsca, gdzie poznajemy, jak się sami czujemy. No ale to jest już temat na dłuższą dyskusję, natomiast na ten moment, panie, dzięki ci za pomoc, za wywiad i za wszystko. Dzięki.